Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Wracam do wyzwania czarnej wdowy, bo już praktycznie je kończymy, dlatego stwierdziłam, że trzeba po prostu przyspieszyć i skończyć to wyzwaniem. Mamy środę, tutaj mamy naszych nowożeńców. Coś tutaj było nie tak, widzę. Utrata kontroli, aha, przestań. No i co, musimy sobie kogoś tutaj, moi drodzy, znaleźć do zdrady. Ja sobie tak myślę, kogo by tu... Pójdziemy chyba w ogóle gdzieś na miasto. Bo tutaj nie wiem, może ten Ignacy. Weźmy go, zaprośmy. Zaprosimy go i zobaczymy. Bo już powiem wam, że już nie pamiętam, jak to tam ostatnio wszystko szło. Ale niech przyjdzie. Czy mam jakieś rachunki do zapłacenia? Nie. Bardzo dobrze, że nic nie ma. Bardzo dobrze. Ignacy Kopytko zaraz tu będzie. To czekamy na niego w takim... O! To jest, powiem wam, fajne w tych Simsach. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Tutaj rozmawiaj o ciepłej pogodzie. O, nie flirtuj jeszcze. Na spokojnie. A co Ignacy? Ignacy, niezręczne spotkanie. Czemu miałoby być niezręczne? Why? Nie wiem czemu. Ale dobra, ty sobie stąd idź w ogóle, Kaleb. Ty jesteś mi tu naprawdę niepotrzebny w tej chwili. Idź może... poprawić dziodnik, whatever. O, super, powiedz sobie. Także my chodźmy sobie tutaj oczywiście porozmawiać. Myślisz o czołgu? O co ci chodzi? Zabawne, weźmy żartuj o modzie. O, może weźmy jeszcze coś zabawnego, parodii, może innego Sima. O, może... Nie, wręcz róże jeszcze nie. Jeszcze nie, musimy się troszkę wstrzymać. Pokaż zdjęcia, nie wiem skąd, ale no pokaż. Gadka na podrobnienie, jeszcze nie, jeszcze się wstrzymajmy. Rozmawiaj o technikach fitnessu. Co byś tu mogła jeszcze zrobić? Narzekaj na koszty ogrzewania, no, poskarż się. Zapytaj, czy jest w związku. O, spytajmy się, to może być, no, interesujące informacja dla nas jednak. Co byś ty mogła tutaj... A może spróbujmy z tą uwodzicielską pozą? Zobaczymy, jak zareaguje. Później weź troszkę pożarty o politykach, może. Aha... Później może rozmawiaj o zainteresowaniach singlem. Dobrze, bardzo dobrze. Podoba nam się to. Ty gdzie jesteś? Biegasz sobie, to sobie biegaj. Okej, okay, rośnie nam tutaj różowy. Schlebiaj. Rozmawiaj o pochmurnej pogodzie. Nie, 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 nie. Ty mi nic... O matko, co tu się stało? Chodź, Kaleb, musisz posprzątać. Patrzcie, patrzcie, ten też do sypialni idzie. O ty, gadku. O ty, łobuzie. Gadka na podryw. No, chodź, Kamila. No, idź do góry. Gdzie ty idziesz? Halo? No, czekaj, ale on jest tu, nie? No to chodź tu do niego. Popraw humor. Dziwne. Ale to Simpson, tego nie ogarniamy. Porozmawiaj o gotowaniu. Tak. Porozmawiaj o gotowaniu. Ci umiejętności wleciały i tak dalej. Dowcip z cyklu Puk Puk zawsze jest fajny. Znaczy, no nie zawsze, ale... O, o, możemy pierwszy pocałunek, to sprawdźmy. Nasz mężulek sobie tutaj biega. Dawaj, dawaj. Sąsiedzkie pozdrowienia, czyżby coś ci się zepsuło? Nie, nie chcemy cię. Idź. Ale jeszcze może coś tego przyjaznego, bo tak za mało by było. Rozmawia o ciepłej pogodzie. I co, pójdzie? Pójdzie. Weź później pochwal. Wygląd jeszcze. O, pięknie. Poflirtuj.
Dawaj, a co? Zapytaj, jak minął dzień. Ty sprzątasz. A wiesz co, mógłbyś sobie iść tutaj na przykład. A tym. No. Jeszcze tutaj jakieś musimy. Romantyczne. Wręcz różę. Ucałuj dłonie. Spróbujmy z czymś nowym, na przykład słodka gadka. Tego jeszcze nie było z nim. Szepcz uwodzicielską. O, flirciarska jesteś. Trzymaj za ręce. O, możemy już barabara z nim. Tak, to chodź. Baw się w deszczu. No, Kaleb, ty musisz być tu w pogotowiu, bo się będzie działo. Będzie się działo. O, teraz chodź tu. Dawaj. Chodź tu, chodź tu. Co? Nie, nie, czekaj, nie. Co to? Hola, 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 hola. Co tu mi się wydarzyło teraz? Pocałuj Kamila, wstawaj szybciutko. Nie. A ty idź mi tu. Co to ma być? Ej, Kamila, no wstawaj, dawaj. Kurczę. Co to ma być? On pewnie musi iść do pracy albo coś, ale ja się na to nie pisałam. Halo. Weź jeszcze szybciutko, słodka gadka. No. Okej, okay. Spróbujemy jeszcze raz, moi drodzy. Barabara z Ignacy Kopytko. Zobaczymy, czy teraz nam pójdzie. On już dłuższy czas chce wychodzić od nas, także obstawiam, że on pewnie do pracy chce iść, a my go przytrzymujemy. Ale w sumie. Czemu nie? No. Wreszcie. I teraz będziesz mógł przylecieć tu. Właśnie, w ogóle on ma strasznie niski poziom zapotrzebowania, w sensie. Czekajcie. Plazmy. Widzicie? Pragnienie ma bardzo niziutkie. No ale idź ty tam, co? No i reakcja. Halo? Zazdrość. Kaleb ma wrażenie, że minął cały weekend, ostatnio czuł bliskość ze swoją sympatią. Ups, patrzcie. Normalnie odpowiednia godzina. Odpowiednia godzina to była. Ten sobie śpi, ma wszystko gdzieś. Czekajcie, robimy przede wszystkim ważną rzecz. Mianowicie wyślij go do domu. On nie może być świadkiem. Niech on sobie idzie. A tutaj sobie klikniemy. Tutaj i coś wybierzemy. Tylko muszę sobie pomyśleć, co by tu wziąć. Wyrwać serce. To by było fajne, ale nie może być. Z roweru? Dziwne. Weźmy Slay Vampire. Spróbujmy to. Może to jest dedykowane tylko dla wampira. Sprawdźmy. Jak już możemy wykorzystać, że tak powiem, tą opcję, to czemu nie? Okej, okay, teraz musimy być czujni. No. A nigdy nie wiem, co to się zdarzy. O. Masz, dobra. Już go obserwuję, patrzcie. Już go obserwuję, już idzie. Wow. O kurde. O kurde, moi drodzy. Moi drodzy, dobra. O wow, ej, ale tu świetnie wygląda w ogóle. O, wow! Ej, patrzcie w ogóle, jaki oni mają fajny ten.
Ty jesteś czerwona, idź się wykąpać lepiej szybko. Chodź, chodź, chodź. O, musimy zamienić. Dobra, to weź zamień, skorzystaj i leć się wykąp. Potrzebujesz konkretnego do mycia. Leć, leć, bo jesteś no czerwona, ubrania też. Ale mroczny kosiarz nie przyszedł. Czy on do wampirów nie przychodzi? Może. Dobra. Ale w takim razie, ty się idź tam ogarnij, a ja sobie lecę na dół. I czekaj, czekaj, idziemy, będziemy nowe wkłaść. Tutaj chyba. Dobra. Tutaj jest, tylko ze zdjęciami tam był problem, nie? To jest to? Tak, ale my nie robiliśmy żadnych dużych zdjęć. O, zrobimy to. Dodamy ramkę czarną. Bawi mnie to, ale co zrobimy? Czekaj, co on tutaj ma napisane? O, wiecie co? Ja sobie to skseruję. Tak, na pewno. Skopiuję sobie to i wkleję wyryj. I to jest tak, musi być napisane Kaleb. Kaleb. Tak. Czarną wdowę. I będzie teraz. Okej, okay, tu jeszcze musimy. Okej. Okay. Idealnie teraz jest. Ej, ale moje fajne te. Podobno ty, Ignacko, pytko przejdźcie ze sobą. On jest naprawdę fajny, super. Zdjęcie wygląda idealnie, ale jak się to nazywa? Nie, urna? Moje bardzo fajne. Podoba mi się. Co ty tu masz? Jesteś smutna. O, bywa. Co to jest? I'm the thing that vampires have nightmares about. Jestem rzeczą, która jest koszmarem wampirów. I teraz pokażę dlaczego. O ty, gagatku, o ty. Nie no, ale powiem wam, że animacja świetna. Ona mi się od razu, wiecie co, kojarzy z pamiętnikami z wampirów albo z serialem The Originals. Originals. Jak oglądaliście, to koniecznie piszcie, kto był waszą ulubioną postacią. Ja zawsze uwielbiałam Elijah, jeśli chodzi o w ogóle pamiętniki wampirów i odwieczną walkę, że tak powiem, pomiędzy Stefanem a Damonem. Damon? Nie Damien, Damon. Ja zawsze byłam Team Stefan z braci Salvatorem. Zawsze byłam Team Stefan. Nie chcemy z tobą rozmawiać. Chodź sobie coś zjesz, może spędzisz sobie jeszcze troszkę czasu ze swoim pieskiem, bo i tak teraz będziesz smutna przez te 22 dni, w sensie 48 godzin simowych, a 22 dni. A gdzie jest nasz piesek w ogóle? Gdzie on jest? On tu. Ja go nie widzę. Psy się mogą tak chować pod to łóżko? Czemu ja tego nie wiedziałam nigdy wcześniej? Patrzcie, człowiek się uczy całe życie tych simów jednak. Dobra. Ej, ale ta krew z niej nie zeszła. Dobra, chodź tutaj jeszcze. Leć, bo jeszcze ktoś przyjdzie i zauważy i będą mi jaja. Później będzie ci trudno znaleźć męża. Idź, idź, a porozmawiaj sobie, co ona tutaj. Hej Kamila, Dustin Brook zaprosi mnie na randkę, co mam zrobić? Tak, miłość wisi w powietrzu. Leć, moja droga, leć. Okej, okay, to nas teraz w dobrym nastroju. Mi się wydaje, że się troszkę pobawimy z naszym Śnieżkiem i pójdziemy spać, a ja się z wami widzę następnego dnia. I jesteśmy drugiego dnia już. Kamila sobie, no już dłuższy czas nie śpi. O, jak widzicie, mam godzinę 11. Już byli na spacerze w ogóle. Kamila była ze Śnieżkiem na spacerze, ponieważ nie wiem, o 4 jak już była wyspana, no to stwierdziłam, to niech sobie idą na spacer i sobie poszli. Weź sobie skorzystaj. Ja wiem, ty jesteś w ogóle bardzo smutna. Ja tak myślałam, czy w ogóle Ignacego może nie zaprosić, żeby wiecie, podbić chociaż sobie ten wskaźnik zielonego paska, chociaż przyjaźni. O, co ty idziesz? Myślałam, że idziesz go kąpać i miałam takie, co? A w sumie może jemu kąpiel też by się przydała. Chodź wykąpmy, Śnieżka. Czemu nie? Będzie pachnący.
A co? Dobra, ale wiesz co, może też się przebierz. Co ty na to? Stroje, chodź zmień strój. Chociaż może w to, o ileż można w tym samym chodzić, chociaż widzę, że lubisz ten outfit, to się cieszę. Dobra. No i chodź go wykąpać. Czego nie wykąpiesz? No. Ustaw program działania. No już tak jest co 3 godziny, to czemu to jeszcze nie jest nasypane? Dobra, napełnimy miskę same, żeby nie było. Chodźcie się pięknie kąpać. No. Także dzisiaj taki dzień w sumie pańci i zwierzaczko. Okej. Kąpaj, kąpaj, będzie czyściutki. Ej, ale ten Ignacy przyjdzie, czy on nie przyjdzie? Spróbuj jeszcze raz. Co ty na to? Spróbuj, spróbuj jeszcze raz. Może przyjdzie akurat. Wejdź na go. No na basen trochę jeszcze zimno, chociaż. O, Ignacy tu. Aha, to muszę schować jeszcze. O kurde. Śnieżek, nie wolno. Co ty tu zrobiłeś? Dobra. To co, lecimy, moi drodzy, w miłe jakieś interakcje. W sensie w przyjazne interakcje. Popraw humor. Co on tam za źle idzie? No co za... Poplotkuj. No dużo interakcji do wyboru nie mamy, bo niestety on jest, no ona jest w smutnym nastroju. Ale no jakoś musimy to, wiecie, przeżyć po prostu. Jutrzejszy dzień jeszcze będzie dosyć ciężki. Okej, Ignacy, Ignacy. A porozmawiajcie o gotowaniu. Rozmawiaj o gorącej pogodzie. Duch Sima imieniu Antoni słabnie. No to nie słabnie. Ono mnie jest już potrzebne. Jaki masz w ogóle look, Ignacy? Ja cię kręcę. Nieźle. Okej. Czekajcie, jeszcze weźmiemy sobie porozmawiać z zainteresowaniach. Nie ten, wiecie, pasek zielony im po prostu troszkę podskoczy. Pochwal wampirzy styl życia. Może nie, ale jeszcze ożywiona rozmowa może. Mówię, niech troszkę im to wszystko, wiecie, podskakuje. Chociaż mam ochotę pouczyć jeszcze Śnieżkę jakiś komend i nie wiem, czy tego nie zrobimy. Poplotku jeszcze. Obejmij, a później go wyprosimy sobie stąd. Pójdzie po kolei. Dobra, to ja sobie szukam Śnieżka w takim razie. Śnieżek tutaj jest. Gdzie ty chcesz mi uciec? A on musi już iść, no szybko poszło. I tak, wyszczotkuj go. Śmiało. I jeszcze tak, tresura. O, chodźmy siad poćwiczyć. Chodźmy, to jest mądry piesek, on szybko to połapie. No, piękne szczotkowanie. On tak umie już sporo. Chyba, ale leży ci turla się. Dobra, to może nie jest aż tak sporo, ale mówcie zawsze coś i później aport. Pouczymy go troszkę. Nie, słodziaku? O, widzicie, już łapie. Pewnie niedługo skończymy. A w ogóle ty jaki masz poziom umiejętności tresowania? Trzeci. Nieźle, reszta twoich poziomów? Umiejętności piąty. No, w sumie reszty nie potrzebujesz, te dwie musieliśmy tu dobić, także. Co już umie? Czy mi coś ominęło? No, nie umie, czy no chodź go tu dalej uczyć, a nie. W ogóle on jest jakiś smutny. Koniące przytulenie. Może wyglądać uroczo. Chodź, chodź, chodź tutaj, a nie. Poszłaś sobie i. Wszystko masz gdzieś. Co ty sobie myślisz, Kamila? Co ty sobie myślisz? Dalej, 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 dalej. Ucz zwierzaczka, bo mu mało zostało, a zbierz się z problemów, tak? Idealnie. Kto cię tak wysłucha, jak nie pies?
i zostańcie towarzyszami, może co? O. Chyba za chwilę będzie już umiał to robić. Patrzcie, jak mu już ładnie idzie. Zdolna bestia z tego naszego Śnieżka. O, Śnieżek nauczył się wykonać polecenie. Siad. Pięknie. Jestem dumna z ciebie. Mały Bobku, jak to moja bratanica mówi. Bobek. O, stajemy się towarzyszami. Kioto. Czemu nie? Wyjątkowa więź może jeszcze. A co? Dobra, tłucz go może jeszcze. Tej tresury, a ja będę ten odcinek kończyć. Mam nadzieję, że wam się podobał. Mi animacja po prostu pozbycia się wampira bardzo fajnie się podobała. Liczę, że ten odcinek wam się podobał. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i do usłyszenia. Do następnego. Pa, pa.